Dzień dobry, witajcie w sumie w co czterotygodniowej, albo czasami nawet dłużej przeglądzie aktualizacji. Aktualizacja 0.11.5 zbliża się powoli na serwery, wejdzie ona standardowo w czwartek na nasz serwer. Pogadamy sobie, co tam mniej więcej WG szykuje, a trochę tych zmian jest, chociaż są one dosyć małe, ale trochę tego pogadania dzisiaj będzie. Dzień Niepodległości Stanów Zjednoczonych, myślę, że tutaj nikt nie jest zaskoczony, że będziemy obchodzić oczywiście jak zawsze tam w lipcu, gdzieś tam sobie mają te swoje dni. Będzie nowy kapitan, Statua Wolności. Tak. San Diego gdzieś tam się może pojawić, niestety on jest cały czas objęty NDA, będzie możliwość zakupu nowego krążownika San Diego, stałego kamuflażu dla niego i dowódcy i tak dalej, innej tematycznej zawartości. Niestety samokręt jest jeszcze NDA, więc powiedzieć w zasadzie zbyt wiele nie mogę. Poza tym, że to w sumie Atlanta na 8 tierze, posiadająca SAPy i pepeki, i to w zasadzie byłoby na tyle. Więc pogadamy sobie już samej recenzji. Zaktualizowano model amerykańskich niszczycieli, czyli rozpoczęto pracę aktualizacji modeli niszczycieli. Podzielimy go na dwa etapy. W aktualizacji 0.11.5 odświeżone zostaną modele Mahana, Bensona, Fletchera i Geringa, i później 11.6 Samsona, Wickersa, Clansona, Nicolasa, Faraguta i Simsa. No trochę tego to się przyda, będą one wyglądały troszkę lepiej. Są tam jeszcze takie pomniejsze zmiany, jeżeli chodzi o ich rozmiary i tak dalej. W sumie mniej więcej są to, można to w sumie podkrutować takimi lekkimi buffami dla nich. W przypadku na przykład, w sumie widzicie, A, B, tutaj trochę tego jest. Nie będę tego czytał, bo tutaj zeszłoby teraz zaraz całe 3 godziny czytania tego wszystkiego, więc jeżeli ktoś chce dokładnie, to jest wszystko ładnie opisane, ale można to potraktować jako lekki buff w stronę amerykańskich niszczycieli, jeżeli chodzi o ich założenie, wielkość, wychyły torped, trochę wychyły wież, jest tam troszkę tych zmian, więc polecam sobie poczytać. Aktualizacja modeli wpłynie odrobinę na parametry fizyczne okrętów, które kąty celowania, dokładnie to co mówiłem, oraz działania baterii głównej, obrony przewodniczą i rozkład PW w części okrętów. Zmiany parametrów fizycznych nieco poprawią skuteczność Mahana i Geringa, inne zmiany nie będą miały większego wpływu na równoważenie okrętów. O, czyli w sumie to co powiedziałem mniej więcej tutaj było zawarte w tych dwóch, trzech zdaniach. Tutaj jest do odebrania jeden dzień premki. Zmiany w równoważenie dla gałęzi Kansas Vermont. Będą zmiany, jeżeli chodzi o całą tą podgałąź Kansasa, Minnesota i Vermonta, i można powiedzieć, że to bardziej na plus. I tutaj raczej w tym przypadku zrobię w ogóle oddzielny materiał o tym, bo przy Vermoncie tych zmian jest naprawdę sporo. One są tam dalej wypisane, gdzieś tam sobie to omówimy. Powrót konwoju. Konwój wraca, powraca tymczasowy tryb konwoju. Widziałem, że tam sporo osób było zadowolonych. W prawdziwym życiu o znaczącym aspekty starć pomiędzy marynarkami wojennymi było atakowanie i obrona linii zaopatrzeniowych, które wykorzystywano do transportu strategicznie istotnego ładunku itd., itd. Format został zaktualizowany. Bitwy toczone będą w formacie 12x12 za pomocą okrętów 8 i 10 tieru. Lotniskowcy, niszczyciele, krążowniki, pancerniki i okręty podwodne mogą wziąć udział w tym udział. O! I to jest to, co mi się podoba. To jakby niech się wpakują w konwój, to okręty podwodne niech tam zostaną. Zwiększono liczbę map, nieróżnych teraz dla nich, spowoduje to zwiększenie zróżnicowane taktyk obróżni, rozmaicą rozgrywkę. W sumie będzie 6 okrętów transportowych sterowanych przez SI w każdej bitwie. W zależności od mapy transportowcy będą przydzielone na 3 konwoje po 2 okręty lub 2 konwoje po 3. Każdy konwój porusza się swoją własną trasą, każda trasa ma własny cel podróży, punkty docelowe mogą być takie same lub różne. Spoko, fajnie, taki element trochę, żeby to za każdym razem nie wyglądało tak samo. Zaktualizowaliśmy interfejs i tak dalej, i tak dalej. Główne zasady konwoju pozostają niezmienione. W każdej bitwie biorą udział dwie drużyny. Jedna ma za zadanie eskortować okręty, druga zaś ma je atakować. Karty są losowo przydzielone do obu drużyn. Drużyna broniąca musi eskortować, a atakująca musi je zniszczyć, a obrońcy muszą doprowadzić do konkretnego celu. Spoko, może w końcu będzie można pograć. Francuskie krążowniki, co tu dużo mówić dalej, we wczesnym dostępie, ja to nazywam po prostu przedsprzedażą, nie oszukujmy się, dalej Brez zalosowe, Marsylię dalej do kupienia, tylko tyle, że będziemy mogli sobie przez miesiąc teraz 8 pograć dla tych, którzy ją tam zdążą zrobić w dyrektywach, więc, ale tam to jakoś super trudne nie było, więc myślę, że wszyscy zdążyli. Także czekamy, w kolejnej aktualizacji dopiero się pojawi cała linia. Nowa mapa, nareszcie. Nowa mapa Wyspy Owcze. Z radością wprowadzamy nową mapę Wyspy Owcze. Gracze pomagali nam wybrać styl graficzny mapy. Tak, była tam moment takiej ankiety, gdzie były trzy style do wyboru. Bitwy będą rozgrywać się pośród pokrytych cienką warstwą śniegu gór oraz wysp o stronach klifach. Mapa została zaprojektowana dla okrętów 7, 10 oraz superokrętów. Bitwy na mapie będą łączne w trybie dominacja z 3 lub 4 strefami kluczowymi. O, czyli nie ma bitw standardowych na niej. Ani epicentrum, ani tego wyścigu zbrojeń. No to ciekawe.
Wyzwania osobiste wracają, to mi się podoba, tym razem do zganiecia będą żetony społeczności, 5000 sztuk żetonów, plus do tego jeszcze węgla trochę będzie można wyfarmić. Fajnie, podoba mi się to, ja wyzwania osobiste lubię, to jest taka mała odskocznia, można się tam trochę, jak ktoś ma misje porobione, to jest to takie dodatkowe wyzwanie, co trochę przytrzymuje przy grze. Nie ukrywam, że mi się to osobiście podoba, gdzieś tam trochę namawia do grania, a czasami brakuje tego aspektu. No to co? Mamy potyczki 1 na 1, okręty 9 tieru, runda druga, okręty 10 tieru. Tak jest. Od 20 czerwca do 27 czerwca 1 na 1 dziewiątki, druga runda od 4 do 11 lipca 1 na 1 okręty 10 tieru. Będę grał, na pewno będę grał tryby 1 na 1, 3 na 3 to są moje ulubione. Dziewiątki i dziesiątki będzie grane na pewno na streamie, więc już was bardzo zapraszam, będzie trochę śmieszno. Zawsze te tryby są trochę śmieszkowe, bo tam się różne rzeczy dzieją, których się raczej nie spotyka na normalnych randomach. Poprawki matchmakera, całkowity limit okrętów podwodnych niszczycieli. Nareszcie ustalono limit dla niszczycieli. Nareszcie nie więcej niż 4 niszczyciele i 2 okręty, gdzie łącznie to maksymalnie 4 jednostki. W zależności od tego, jak długo na bitwę będziemy czekać, na tyle mamy szansę trafienia na dany zestaw. Jeżeli będzie to od 0 do 39 sekund, łącznie 4 jednostki, nie więcej niż 4 niszczyciele i 2 okręty, czyli ewentualnie będą to 2 niszczyciele, 2 podwodniaki, 3 niszczyciele, 1 podwodniak i tak dalej, ale nie więcej niż 4. No i im dłużej, to później jest 5 jednostek, czyli nie więcej niż 4, czyli 4 niszczyciele i powiedzmy 1 okręt podwodny, albo 3 niszczyciele i 2 podwodniaki i tak dalej, i tak dalej. W przypadku dłuższych czeków limity będą łagodniejsze, czyli im dłużej będzie czekanie na bitwę, tym dłużej, tym większa szansa na to, że znowu spotkamy większą ilość niszczycieli i okrętów podwodnych. Zmiany w równoważeniu gry, czyli tam trochę poprawek dla podwodniaków, jeżeli chodzi o zrzuty, rozrzut podczas wystrzeliwania torped. Znacznie utrudni trafienie w to samo miejsce samą torped bez naprowadzania, czyli chodzi o to, żeby jak teraz puszczane były torpedy klik, 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 klik i one płynęły w zasadzie po jednym sznurku, no to teraz będzie to lekko rozrzucać, nie na dalszej odległości może się okazać, że one wcale nie popłyną wszystkie w jedno miejsce. Skrócone obliczanie lewym uszonego zanurzania dla U190 i Salomona. Pozostała zmiana. Bez zmniejszyć ciążenie interfejsu, każdy impuls sonoru trafia prześwietlony już okręt. Animacja trafia już to bez skrócenia, dźwięk nie będzie odtwarzany. Aha, czyli żeby obciążyć trochę klienta. Okręty podwodne mogą teraz wejść do bitwy na mapach śpiący olbrzym przystań i złomowisko Alfa. Dodano ostrzeżenie o wyspach na to trajektorii impulsu podczas życia sonaru. Dodano wyświetlenie do Nanda skali. No i cała taka mała. Jeśli cel jest zablokowany, minutnik celownika będzie teraz pokazywał, jak długo będzie i tak dalej, i tak dalej. Zachęcam podwodniaków do wpadnięcia tutaj. Naprawiono błąd, który podobał, że na początku każdej nowej bitwy okręty podwodne miały wybrany inny typ torped niż ostatnio. O! Naprawiono błąd, który uniemożliwiał celowanie torped z okrętu, poruszając się na śledzenie sonaru. Zmiany w tworzeniu drużyn. Dla okrętów 6 i 9 poziomu maksymalna liczba bitw z okrętami 2 poziomy wyżej będzie zmniejszona do wartości O. Czyli ostatnich 14 odcinki, czemu okręty będą trafiać do bitwy samego poziomu lub po jeden wyższego. Czyli od 6 do 9 będzie mniejsza szansa na to, że będziemy na dole. O, w sumie tak to podsumowując. Zmiany w równoważeniu gry, czyli to jest to, co mówiłem o Kansasa i Vermonta, czyli to, co był Connecticut, to była wersja Vermonta nowego, który aktualnie będzie. Jeżeli chodzi o Kansasa, no to czas przeładowania grupy naprawczej skrócono z 80 do 40 sekund, to jest bardzo duży buff. Zmieniono parametry silnika, czas przyspieszania dla ruchu naprzód jest został znacznie skrócony, czyli on będzie po prostu szybciej ruszał, szybciej zwalniał, przy 9 jest to samo, grupa naprawcza mocny. Grubość pancerza pionowego na połączeniu przedniej sekcji składzamat z 105 do 38, to jest całkiem przyjemny buff. Zmieniono parametry silnika, czyli też zmieniono wykrywalność z powierzchni, czyli zmniejszono okamo, będzie trochę się w niej świecił. I oczywiście inny zestaw zmniejszony. I teraz jeżeli chodzi o Vermonta, czas przeładowania naprawczy z 80 do 40 sekund, dużo. Zwiększono z 10 do 50 liczby przewracanych przez sprzęt po otrzymaniu uszkodzeń cytadeli, w tym od torped trafiających obszar cytadeli. To jest też bardzo duży buff. Będziemy mogli teraz znacznie większą ilość obrażeń cytadeli naprawić. To sporo, bo z 10 na 50%. To jest bardzo duża różnica. Zmieniono parametry silnika, czyli też Vermont będzie się szybciej poruszał. Pogrubiono pancerz boczny z 38 do 51 wydziałów technicznych. To też jest spoko. Aż o 2 km zmniejszono mu spota, to jest bardzo dużo. Parametry pocisku baterii głównych zostały zmienione, by dopasować je do zaktualizowanego zamysłu. Zwiększono czas lotu pocisków na długim dystansie. Zwiększono zdolność penetracji pancerza na krótkim dystansie i zmniejszono zdolność pancerza na długim dystansie. Czyli na krótkim mamy o wiele większą penetrację, a na dalszym troszkę niższą. Zobaczymy, jak to oficjalnie, że tak powiem,
jak to oficjalnie zadziała. Trzeba będzie go ograć i zrobić, tak jak wspomniałem, jeszcze raz oddzielny materiał o tej jakby podlinii. Gdzieś tam pogadać, jak to się teraz obecnie sprawdza. Amerykański super lotniskowiec, szansa na spowodowanie zalania na torpedowcach i maksymalne uszkodzenia na torpedowcach zmniejszone. Dodatki, zmiany zawartości. Błyskawica dostanie stały kamuflaż szarża, zastąpiony przez E-Stars and Strips dla... Zostanie... Czekaj, wróć. Z akcji z pozwoleniem czeka nieco zmian na początku lipca. Stały kamuflaż szarża dla błyskawicy zostanie zastąpiony stałym kamuflażem. A, czyli szarża znika. Jeżeli ktoś nie ma, to to jest dobry moment teraz kupić, się zadobyć, a w Stars and Strip wchodzi na Texasa. No i ogólnie z tej sekcji zmiany i zawartości, jak wyjdą zmiany w ekonomii, materiału o ekonomii jeszcze nie ma, ale spokojnie będzie o tych zmianach, to w ogóle wszystkie kamo znikną ze zbrojowni tej sekcji no, z morskiej społeczności, czyli za żetony społeczności. Zawartość kontenera dalekiej podróży zostanie zaktualizowana. W sumie do kontenera zostaną dodane 72 nowe stałe kamuflaże. Szczegółowa lista zmian oczywiście zostanie opublikowana, aby uszyć urodziny Piotra Wielkiego, do gdy zostanie dowódca ze specjalnym dubbingiem i naszywki cesarz i tak dalej, i tak dalej. Niebawem napiszemy oczywiście więcej, osiągnięcie huragan i tak dalej, i tak dalej. Zaktualizowano pancerz na Agincourt i Hydzie, nową technologię, o której pisaliśmy wcześniej w artykule aktualizacji 0.10.9. Było to omawiane. No i nowe okręty, czyli reszta okrętów z linii nowych brytyjskich pancerników Hampshire, Huron i Rio de Janeiro pochodzą do testów dla ochotników, twórców społeczności, deweloperów itd. Transformersy wracają, tak jest, no nowe okręty Richelieu, Percival, Amalfi, Edinburgh, Iowa, Fletcher, Bismarck, znowu Iowa i Taszkiem będą miały swoje stałe kamo, czyli znowu kontenerki, znowu kapitanowie, znowu stałe kamo. No dobra, zobaczymy. No i inne zmiany i uprawnienia, których jest to naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo. Nie będę tego wszystkiego czytał. Polecam, jeżeli ktoś jest zainteresowany, to oczywiście jak najbardziej zapraszam. Między innymi, jeśli chodzi o usunięcie liczby klatek na sekundę, że trzeba wyedytować plik i tak dalej, i tak dalej. Cała masa tak zwanych patch notów. Jest tutaj trochę tego wyboru celu dla fortów. O, ulepszono algorytm wyboru celu dla fortów w operacji Killer Whale. Czyli coś tam grzebią przy tych operacjach. To dobra wiadomość. No i tak oto prezentuje się nowa aktualizacja. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie, jak wrażenia, zmiany w podwodniakach, potyczki na plus, wyzwanie osobiste na plus, nowa mapa 7 plusów od razu, niech dodają tych map jak najwięcej, bo już się wszystko użyguje, niech pracują nad tymi mapami, krążowniki minus, bo to już powinno wejść w sumie. No i powrót konwoju w sumie też taki plus, bo coś tam przy tym grzebią, to nie jest tryb, który... był raz i zniknął, tylko coś tam jednak przy tym grzebią i jest szansa, że coś tam z tego jednak wyciągną. Dziękuję pięknie za obejrzenie materiału, jak zawsze zapraszam na inne i trzymajcie się, hejo, pa pa!